mój, Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę 13. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, które muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. I aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. I wyciągam ramiona, aby Cię objąć. Kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Mój więźniu, Jezu, budzę się i nie znajduję Ciebie. Moje serce mocno bije i tęskni z miłości. Powiedz mi, gdzie jesteś? Aniele mój, zaprowadź mnie do domu Kajfasza. Ale krążę tam i z powrotem. Szukam wszędzie i nie mogę Cię znaleźć. Miłości moja, szybciej porusz swoimi rękami łańcuchy, którymi przywiązałeś moje serce do Twojego i przyciągnij mi do siebie, aby mogła wzlecieć i rzucić się w Twoje ramiona. A Ty, Jezu, miłości moja, zraniony moim głosem i spragniony mojego towarzystwa, już mnie do siebie przyciągasz. Widzę, że umieścili Cię w więzieniu, podczas gdy moje serce nie posiada się z radości, że Cię znalazło, jest jednocześnie przeszyte bólem na widok stanu, do jakiego Cię doprowadzono. Widzę, że Twoje ręce są przywiązane z tyłu do kolumny, a Twoje stopy związane i skrępowane. Widzę Twoją najświętszą twarz poranioną, opuchniętą i pokrwawioną od straszliwych uderzeń, jakie jej zadano. Twoje niewinne oczy posiniaczone, Twój wzrok strudzony i smutny z powodu czuwania, Twoje włosy w całkowitym nieładzie, Twoja najświętsza postać cała potłuczona, a w dodatku nie możesz sobie ani pomóc, ani się oczyścić, ponieważ jesteś związany. A ja, o mój Jezu, zanosząc się od płaczu, obejmuję Twoje stopy i mówię do Ciebie. Och, do jakiego stanu Cię doprowadzili, o Jezu? A Jezus, spoglądając na mnie, odpowiada mi. Podejdź, moja córko, i zwracaj uwagę na to, co widzisz, że ja czynię, abyś mogła uczynić to razem ze mną i w ten sposób była w stanie kontynuować w sobie moje życie. A oto ku mojemu zdumieniu widzę, że zamiast zajmować się własnym cierpieniem, z nieopisaną miłością myślisz o uwielbieniu Ojca, aby Mu oddać to, co my winniśmy Mu oddać. I przywołujesz wokół siebie wszystkie dusze, aby wziąć od nich na siebie całe ich zło, a im dać całe swoje dobro. A ponieważ wstaje nowy dzień, słyszę Twój najsłodszy głos, który mówi: Ojcze Święty, składam Ci podziękowania za wszystko to, co wycierpiałem i za to, co mi jeszcze pozostało do wycierpienia.
I tak jak ten świt przywołuje dzień, a dzień sprawia, że wschodzi słońce, tak również pozwól, aby świt łaski pojawił się we mnie, we wszystkich sercach. A gdy wstaje dzień, spraw, abym ja, boskie słońce, powstał we wszystkich sercach i zapanował nad nimi wszystkimi. Czy widzisz te dusze, o Ojcze? Chcę odpowiadać przed Tobą za każdą z nich, za ich myśli, słowa, czyny i kroki, za cenę krwi i śmierci. Jezu mój, miłości bez granic, łączę się z Tobą i ja również dziękuję Ci za wszystko cierpienie, które od Ciebie otrzymałam i za to, co mi jeszcze pozostało do wycierpienia. Proszę, spraw, aby świt łaski pojawił się we wszystkich sercach, żebyś Ty, boskie słońce, mógł wzejść we wszystkich sercach i panować nad nimi wszystkimi. Ale widzę jeszcze, mój ukochany Jezu, jak naprawiasz wszystkie pierwsze myśli, uczucia i słowa, których nie ofiarowano Ci na początku dnia, aby Ci oddać cześć. Widzę, jak zbierasz w sobie myśli, uczucia i słowa stworzeń, aby dać Ojcu zadośćuczynienie i oddać Mu chwałę, którą są Mu winni. Jezu mój, boski mistrzu, skoro mamy w tym więzieniu godzinę do dyspozycji i jesteśmy sami, nie tylko chcę czynić to, co Ty czynisz, lecz także pragnę Cię oczyścić, osuszyć Twoje włosy i całą siebie wtopić w Ciebie. Zbliżam się zatem do Twojej najświętszej głowy i układając Twoje włosy, chcę Ci zadośćuczynić za tak wiele wypaczonych umysłów i tak przepełnionych sprawami ziemi, że nie poświęcają Ci ani jednej myśli. I wtapiając się w Twój umysł, chcę zebrać w Tobie wszystkie myśli stworzeń i wtopić je w Twoje myśli, aby znaleźć wystarczające zadośćuczynienie za wszystkie złe myśli i za tak wiele zaduszonych świateł inspiracji. Chciałabym spleść wszystkie myśli stworzeń w jedno z Twoimi, aby oddać Ci prawdziwe zadośćuczynienie i doskonałą chwałę. Mój utrudzony Jezu, całuję Twoje oczy, smutne i pełne łez. Mające ręce przywiązane do kolumny, nie możesz ich osuszyć ani wytrzeć śliny, którą Cię opluto. A pozycja, w jakiej Cię związano, jest tak zadręczająca, że nie możesz nawet zmrużyć zmęczonych oczu, aby wypocząć. Miłości moja, jak bardzo chciałabym, aby moje ramiona były dla Ciebie łożem, ażebyś mógł wypocząć. Chcę osuszyć Twoje oczy i prosić Cię o przebaczenie. Pragnę Ci zadośćuczynić za tyle razy, ile nie dążyliśmy do tego, aby sprawić Ci przyjemność i nie usiłowaliśmy przypatrywać się Tobie, żeby dostrzec, czego od nas oczekiwałeś, co powinniśmy byli czynić i gdzie chciałeś, abyśmy poszli. Chcę wtopić swoje oczy i oczy wszystkich stworzeń w Twoje, aby móc zadośćuczynić Twoimi własnymi oczami za całe zło, jakie uczyniliśmy naszym wzrokiem. Mój miłosierny Jezu, całuję Twoje najświętsze uszy, zmęczone szyderstwami po całej nocy, a jeszcze bardziej echem, jakie się w nich odbija z powodu wszystkich zniewag doznanych ze strony stworzeń. Proszę Cię o przebaczenie i daję Ci zadośćuczynienie za tyle razy, ile Ty nas wzywałeś, a my byliśmy głusi lub udawaliśmy, że Cię nie słyszymy. A Ty, moja przemęczona dobroci, powtarzałeś swoje wezwania, ale na próżno. Chcę wtopić swoje uszy i uszy wszystkich stworzeń w Twoje, aby Ci dawać nieustannie i całkowite zadośćuczynienie.
mój kochający Jezu. Wielbię i całuję Twoje najświętsze oblicze, całe sine od uderzeń. Proszę Cię o przebaczenie i daję Ci zadośćuczynienie za tyle razy, ile nas wzywałeś do składania Ci zadośćuczynienia, a my, przyłączając się do Twoich wrogów, zadawaliśmy Ci uderzenia i pluliśmy na Ciebie. Jezu mój, chcę wtopić swoją twarz w Twoją, aby Ci przywrócić Twoje naturalne piękno i oddać Ci całkowite zadośćuczynienie za całą pogardę, która okazywana jest Twojemu Najświętszemu Majestatowi. Moje napojone goryczą dobro, całuję Twoje najsłodsze usta, zbolałe od uderzeń i spierzchnięte z miłości. Chcę wtopić swój język oraz języki wszystkich stworzeń w Twój, aby zadośćuczynić Twoim własnym językiem za wszystkie grzechy oraz za złe rozmowy, jakie się prowadzi. I chcę, mój spragniony Jezu, zjednoczyć głosy wszystkich stworzeń, aby stanowiły jedno z Twoim i w ten sposób, gdy będą bliscy znieważenia Ciebie, Twój głos, płynący z ich głosu, w ich głosach, zadusi głosy grzechu i przemieni je w głosy chwały i miłości. Przykuty Jezu, całuję Twoją szyję, przygniecioną ciężkimi łańcuchami i powrozami, które biegnąc od Twojej piersi przez ramiona aż po plecy, przytwierdzają Ci mocno do kolumny. Twoje ręce są już opuchnięte i pociemniałe od ciasnych powrozów, a w wielu miejscach płynie z nich krew. Och, pozwól, że Cię uwolnię. Mój związany Jezu, a jeśli chcesz być związany, zwiążę Cię łańcuchami miłości, których słodycz Cię ukoi, zamiast sprawić Ci ból. I gdy będę Ci rozwiązywać, chcę się wtopić w Twoją szyję, w Twoją pierś, w Twoje barki, w Twoje ręce i w Twoje stopy, aby móc razem z Tobą zadośćuczynić za wszystkie przywiązania i dać Ci wszystkim łańcuchy Twojej miłości. Aby móc razem z Tobą zadośćuczynić za wszelką oziębłość i napełnić piersi wszystkich stworzeń Twoim ogniem, bo widzę, że masz go tak dużo, iż nie możesz go w sobie pomieścić, aby móc razem z Tobą zadośćuczynić za wszystkie zakazane przyjemności i zamiłowanie do wygód i tym samym przekazać wszystkim ducha poświęcenia i zamiłowanie do cierpienia. I chcę się wtopić w Twoje ręce, aby zadośćuczynić za wszystkie złe czyny i za dobro uczynione w zły sposób i w duchu pychy oraz aby dać wszystkim aromat Twoich uczynków. Chcę się wtopić w Twoje stopy, aby zamknąć w sobie wszystkie kroki stworzeń i za nie zadośćuczynić, a Twoje kroki dać wszystkim, aby wszyscy kroczyli w sposób święty. W końcu, moje słodkie życie, gdy się wtapiam w Twoje serce, pozwól, że zamknę w sobie wszystkie uczucia, uderzenia serca i pragnienia, aby razem z Tobą za nie zadośćuczynić, a każdemu dać Twoje uczucia, uderzenia serca i pragnienia, żeby już nikt nigdy nie mógł Cię obrażać. Ale słyszę szczęk przekręconego klucza. To Twoi wrogowie, którzy nadchodzą, aby Cię wyprowadzić z więzienia. A ja drżę, Jezu. Czuję się zmrożona. Będziesz znowu w rękach swoich wrogów. Co się z Tobą stanie? Zdaje mi się, że słyszę jeszcze szczęk przekręcanych kluczy w tabernakulach. Jak wiele profanujących rąk przyjdzie, aby je otworzyć, a może nawet sprawić, że stąpisz do świętokradzkich serc. W jakże wielu niegodnych rękach jesteś zmuszony przebywać. Mój więźniu Jezu, chcę się znaleźć we wszystkich Twoich więzieniach miłości,
aby być świadkiem, gdy Twoi kapłani będą Cię wyjmować i aby dotrzymać Ci towarzystwa i zadośćuczynić za zniewagi, jakich możesz doznać. Widzę, że nadchodzą Twoi wrogowie, podczas gdy Ty witasz wschodzące słońce w tym ostatnim z Twoich dni, gdy oni Cię odwiązują i widzą cały Twój majestat i że spoglądasz na nich z miłością, w zamian zadają Ci tak silne uderzenia w twarz, że zabarwia się ona na czerwono Twoją drogocenną krwią. Jezu, miłości moja, zanim opuścisz więzienie, proszę Cię, pobłogosław mnie w swojej boleści, abym mogła otrzymać siłę do towarzyszenia Ci w Twojej dalszej męce. Tę noc spędziłam w więzieniu razem z Jezusem. Współczułam Mu. Przywarłam do Jego kolan, aby Go podtrzymać. Jezus zaś powiedział do mnie: Córko moja, podczas swojej męki chciałem cierpieć także i więzienie, aby uwolnić stworzenie z więzienia grzechu. Och, jakim strasznym więzieniem jest dla człowieka grzech. Jego namiętności związują go łańcuchem jak niegodziwego niewolnika. Natomiast moje więzienie i moje łańcuchy rozwiązywały go i uwalniały. Dla kochających dusz moje więzienie stało się więzieniem miłości, w którym mogły bezpiecznie przebywać i być chronione przed wszystkimi i przed wszystkim. Wybrałem je, aby były dla mnie jakby więzieniem i żywym tabernakulum, które miało mnie ogrzać przed chłodem kamiennych tabernakulów, a co więcej, przed chłodem stworzeń, które zamykając mnie w sobie sprawiają, że umieram z zimna i z głodu. Otóż wiele razy opuszczam więzienie tabernakulum i przychodzę do Twojego serca, aby ogrzać się przed zimnem i pokrzepić Twoją miłością. A kiedy widzę, że mnie poszukujesz w tabernakulach kościołów, mówię do Ciebie: czyż nie jesteś dla mnie prawdziwym więzieniem miłości? Poszukuj mnie w swoim sercu oraz mnie kochaj. Tę noc spędziłam na czuwaniu, a mój umysł często wzlatywał do mojego związanego w więzieniu Jezusa. Chciałam przywrzeć do Jego kolan, które się trzęsły z powodu bolesnej i okrutnej pozycji, w jakiej Go związali wrogowie. Chciałam Go oczyścić z opluć, który mi był okryty. Ale kiedy o tym myślałam, mój Jezus, moje życie, ukazał się jakby w gęstej ciemności, w której zaledwie było widać Jego godną uwielbienia osobę, i szlochając, powiedział do mnie: Córko, wrogowie pozostawili mnie samego w więzieniu, okropnie związanego i w ciemności, tak iż wszystko wokół było gęstym mrokiem. Och, jak ta ciemność mnie dręczyła! Moje ubranie było mokre od brudnych wód potoku. Czułem smród więzienia i ślinę, którą byłem opluty. Moje włosy były potargane i nie było żadnej litościwej dłoni, która mogła je zgarnąć z moich oczu i ust. Moje ręce były związane łańcuchami, a ciemność nie pozwalała mi dostrzec mojego stanu, niestety zbyt bolesnego i upokarzającego. Och, jakże wiele mówi ten mój bolesny stan w więzieniu. Przebywałem w więzieniu przez 3 godziny. Chciałem tym uzdrowić 3 epoki świata. Epokę prawa natury, epokę prawa spisanego i epokę prawa łaski. Chciałem uwolnić wszystkich, zgromadzić wszystkich razem i przywrócić im wolność moich dzieci,
przebywając tam przez 3 godziny, chciałem uzdrowić 3 okresy życia człowieka. Dzieciństwo, młodość i starość. Chciałem go uzdrowić, kiedy grzeszy namiętnością, wolą i uporem. Och, jakże ciemność, którą wokół siebie widziałem, pozwalała mi odczuć gęstą ciemność, tworzoną przez grzech człowieka. Och, jak bardzo płakałem i mówiłem do niego. O człowieku, to twoje grzechy wepchnęły mnie w te gęste ciemności. Tak, iż cierpię, by dać ci światło. To twoja niegodziwość mnie opluła, a ciemność nie pozwala mi nawet tego zobaczyć. Spójrz na mnie. Jestem obrazem twoich grzechów. Jeśli chcesz je poznać, zobacz je we mnie. Ale wiedz, że w ostatniej godzinie, kiedy byłem w więzieniu, wstał świt i kilka przebłysków światła przedostało się ze szczelin. Och, jakże moje serce odetchnęło, kiedy zobaczyłem swój tak bolesny stan. A to oznaczało, że gdy człowiek jest zmęczony nocą grzechu, wokół niego jak świt powstaje łaska, która wysyła mu przebłyski światła, aby go przywołać. Dlatego moje serce odetchnęło z ulgą i w tym świcie widziałem ciebie, mojego ukochanego więźnia, którego moja miłość miała związać w tym twoim stanie. Widziałem, że w ciemnościach więzienia nie zostawiłabyś mnie samego. Czekając na świt u moich stóp i podążając za moimi pragnieniami, opłakiwałabyś wraz ze mną noc człowieka. To przyniosło mi ulgę i ofiarowałem swoje więzienie, aby udzielić ci łaski podążania za mną. Ale jeszcze inne znaczenie miało owo więzienie i owa ciemność. Był to mój długi pobyt w więzieniu Tabernakulum. Była to samotność, w której jestem pozostawiony. Tak więc często nie mam nikogo, do kogo mógłbym przemówić słowo lub na kogo zwrócić swoje spojrzenie miłości. Innym razem w świętej hostii odczuwam niegodne dotknięcia, smród zgniłych i błotnistych rąk. Nie ma nikogo, kto mógłby mnie dotknąć czystymi rękami i uperfumować swoją miłością. A ileż to razy ludzka niewdzięczność pozostawia mnie w ciemności, bez słabego światła żarówki, tak, iż moje więzienie trwa i nadal będzie trwać. A ponieważ oboje jesteśmy więźniami, ty jesteś uwięziona w łóżku jedynie z miłości do mnie, a ja jestem więźniem dla ciebie, więc moją miłością chcę związać wszystkie stworzenia, używając łańcuchów, którymi jestem związany. W ten sposób będziemy towarzyszyć sobie nawzajem. Ty zaś pomożesz mi rozwinąć łańcuchy, aby do mojej miłości przywiązać wszystkie serca. Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym ci dotrzymał towarzystwa i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę cię, jak w udręce i boleści się modlisz. Składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć ci we wszystkim, a ponieważ muszę cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć ci dziękuję i błogosławię cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam ci 1000 tysięcy razy i błogosławię cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję ci i błogosławię cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim
dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw. Tak, abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och, Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty. Twoim błogosławię Cię. Tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.